Witam serdecznie. Słuchajcie, dzisiejsze nagranie będzie poświęcone w całości wyzwaniu 90 dni. Spotykamy się o 8 rano w sobotę i to dzisiejsze nagranie jest właśnie nagraniem takim, właśnie z takiego spotkania. A z racji tego, że mamy dzisiaj mega gościa, gościa specjalnego, dyrektora generalnego Łukasza Kołodziej. Dyrektor generalny Łukasz Kołodziej jest naszym uplinem. Jest osobą, która ma za sobą już kilka wyzwań 90 dni w życiu, to ja bym chciał dzisiaj przede wszystkim opowiedzieć o tym, czym jest wyzwanie 90 dni, jak należy się za niego zabrać, a potem od praktyka takiego wyzwania dowiemy się na temat tego, co można podczas takiego wyzwania osiągnąć. Zacznijmy od tego, że jeżeli ktokolwiek zastanawia się nad tym, czy wziąć udział w wyzwaniu 90 dni, to niech sobie odpowie na pytanie, czy ma marzenia i czy chciałby je spełnić. Bo przede wszystkim chodzi o to, żeby podczas wyzwania 90 dni dążyć do maksymalnego skupienia się na celach i marzeniach i wejścia w pewien nawyk, nawyk postępowania, które zbliży maksymalnie do swoich celów. Wyzwanie 90 dni to nie jest wyzwanie stricte biznesowe. To jest wyzwanie, które bardzo często jest realizowane i nawet w religiach jest wyzwaniem realizowane w wielu branżach, w wielu dziedzinach życia. Dlatego, że wyzwanie 90 dni jest pewnym sposobem na osiągnięcie perfekcji poprzez wypracowanie nawyków. Mówi się często, że nawyk kształtowany jest w ciągu 21 dni. To teraz wyobraźcie sobie, co się dzieje w momencie, kiedy robimy coś przez 90 dni. Okazuje się nagle, że później po wyjściu z tej 90-dniówki zostają nam pewne takie przyzwyczajenia, nawyki, które dalej kontynuujemy. Dlatego bardzo często życie ludzi po 90 dniach się bardzo, bardzo mocno zmienia. Jeśli chodzi o 90-dniówkę, to mamy dwie fazy. Mamy fazę pre-launchu i fazę właśnie wyzwania 90 dni. Faza pre-launchu to jest faza przygotowania. Obecnie, kiedy robimy to nagranie, mamy właśnie przygotowanie. Za chwilę pokażę stronę internetową, gdzie będzie można się zarejestrować i rozpocząć właśnie przygotowanie. Ale jeżeli oglądasz to nagranie już podczas wyzwania 90 dni albo tuż przed rozpoczęciem wyzwania, to i tak warto się zarejestrować, by po prostu wziąć udział i poprzyglądać się ludziom, którzy to robią. Warto oczywiście podjąć taką decyzję, że jeżeli zapisuję się na to wyzwanie 90 dni, to naprawdę chcę coś osiągnąć, dlatego że potem będziemy świadectwem tego, co można zrobić podczas wyzwania 90 dni. Dlatego też generalnie zapisywanie się i nic nie robienie, a potem mówienie, że jednak się robiło 90-dniówkę i przy tym żadnego, można powiedzieć, konkretnego osiągnięcia się nie realizuje, no to jest to na pewno krzywdzące dla tych, którzy będą później szli w naśladownictwo. Dlatego też zastanówcie się, po co chcielibyście wziąć udział w 90 dniach. Zastanówcie się nad tym, czy macie tą przestrzeń, czy jesteście w stanie w rodzinie, przy znajomych zakontraktować, że faktycznie ten okres 90 dni, podczas którego będziecie pracować, będzie naprawdę okresem wyjątkowym, podczas którego zrobicie dwa razy więcej pracy niż normalnie. Chodzi właśnie o to, żeby zagęstnić czas pracy. Dzięki temu efekty pracy, dzięki temu wszystko, co się wydarzy wokół waszego, załóżmy, biznesu, jeżeli to jest wyzwanie biznesowe, a o dzisiaj o takim mówimy, może przynieść wam niesamowite rezultaty. Bardzo często w 90 dni można zrobić więcej niż przez cały rok albo czasami więcej niż przez 5 lat. Dlatego takie okresy 90-dniowe są wyjątkowe. Nie robimy ich zbyt często, ale jeżeli już robimy je, to po prostu robimy je z takim bardzo mocnym, chciałbym powiedzieć, sfokusowaniem, nie chciałbym powiedzieć poświęceniem, ale takim, żeby to była wasza wielka inwestycja czasu, która przyniesie wam bardzo wiele rezultatów. Jeszcze rzucimy okiem na stronę internetową. Zapisanie się do wyzwania 90 dni jest na stronie www.bhs24.eu/90. Tutaj mamy wszelkie informacje dotyczące, jak będzie przebiegało wyzwanie 90 dni, a w związku z tym najpierw mamy pre-launch, tak? Mamy pre-launch, który rozpoczął się 17 kwietnia i skończy się 17 czerwca.
Każda z faz, ja nie będę teraz opowiadał, bo właśnie po to jest stworzona ta strona internetowa, zawiera pewnego rodzaju czynności przygotowawcze, które są dobrze opisane i one są przedstawione przez Erika Worre. Eric Worre jest jednym z takich ikon biznesu MLM na świecie. Jest na pewno osobą z olbrzymim doświadczeniem, który, zresztą ten człowiek kiedyś budował olbrzymie zespoły, później stał się takim mentorem dla wszystkich. Znam wiele osób, które podczas jego treningów albo po jego treningach, podczas stosowania się do jego zasad osiągnęły niesamowite sukcesy i on jest takim przewodnikiem po wyzwaniu 90 dni. Na każdej z podstron są filmiki, w których on opowiada o tym, jakie są fazy. A w związku z tym, w momencie, kiedy podejmujesz decyzję zapisania się do wyzwania 90 dni, wypełniasz ten formularz, ta informacja trafia do nas, dokładnie akurat do mnie, ja zarządzam tą bazą i będziesz otrzymywał różnego rodzaju informacje związane właśnie z takimi spotkaniami jak to w sobotnie, plus do tego jeszcze inne informacje związane właśnie ze specjalnymi treningami, o tym, że będziemy mieli specjalnych gości, a w związku z tym warto się zapisać. Po zapisaniu warto sobie po prostu przejść tą stronę, czyli przejść krok po kroku, czyli przede wszystkim postaw sobie cele, czyli co chciałbyś osiągnąć do tego na przykład 17 września, bo to jest koniec wyzwania 90 dni, czyli czy to jest, załóżmy, nie wiem, samochód, czy to jest jakaś nagroda, wycieczka, nagroda pieniężna, czyli zarobki, a więc tutaj są przede wszystkim cele i tak naprawdę od tego powinieneś zacząć. Powinieneś też również ustalić sobie, jak będzie wyglądał koniec wyzwania 90 dni, czyli co wtedy zrobisz, jak będziesz celebrował swój sukces. Następnie właśnie ta faza pre-launchu, to jest ta faza pre-launchu, która obecnie trwa i ona będzie trwała aż do momentu wystartowania, czyli do 17 czerwca. Zresztą to też jest bardzo ważne, że niezależnie od tego, czy bierzesz udział w wyzwaniu 90 dni, czy nie, to 17 czerwca jest bardzo ważną datą naszej społeczności, ponieważ wtedy startujemy z naszą nową formułą Go for Wings, czyli otrzymaj skrzydła. To jest formuła jednodniowego wydarzenia, które jest dla każdej osoby, która jest kandydatem bądź klubowiczem i chce po prostu dostać energii, wiedzy na temat biznesu naszego, którego robimy, czyli biznesu soft marketing wraz z współpracą z firmą Duolife. I chcę po prostu osiągnąć jakieś, można powiedzieć, nawet niewybitne, ale jakieś konkretne rezultaty. Jest to wyzwanie, może raczej, jest to wydarzenie, które, mówię teraz o tym 17 czerwca, na którym po prostu musisz być. Musisz być, jeśli twierdzisz, że ten biznes jest dla ciebie ważny. Tak, jeżeli on nie jest dla ciebie ważny, to nie musisz tam być. Tak? Po prostu, czyli umówmy się tak, że tutaj jest, chyba, że jeszcze nie wiesz, czy jest ważny, ale zastanawiasz się, czy powinien być ważny, to też powinieneś tam być, tak? Dlatego, że jest to będzie wydarzenie, które będzie emanowało mnóstwem energii, ale też to wydarzenie będzie poprowadzone przez najlepszych z najlepszych liderów, a więc praktyków tego biznesu, od nich dowieść się, jak oni przechodzili różne fazy, jakie techniki stosują podczas pracy, czym się kierują, jakie mają swoje cele i marzenia, jak podchodzą do wyzwań, a więc wszystko to, co ciebie po prostu spotkało albo spotka w tym biznesie, już możesz się dowiedzieć od ludzi, którzy to przeżyli. A więc niesamowite doświadczenie, warto na tym wydarzeniu być. A więc z tym mówimy tutaj teraz o pre-launchu, czyli o przygotowaniu. Chodzi też o to, żeby zebrać zespół ludzi, aby, jak to tutaj często tutaj pokazujemy, zaliczkować działki, też czas właśnie nabywania działek, czas zbierania zespołu i tutaj krok po kroku mamy informację, co należy robić. Potem właśnie mamy odpalenie wyzwania 90 dni i odbędzie się to właśnie podczas wydarzenia. 17 czerwca to jest ten moment na 3, 2, 1 start. Będziesz tam ze swoimi ludźmi, którzy tak jak ty zadeklarują udział w wyzwaniu 90 dni, po to byśmy mogli sobie potem ustawić bardzo szczegółowy plan działania. Tak jak teraz mamy przygotowanie, to potem będziemy, można powiedzieć, bardzo mocno, intensywnie wykonywać działania 90-dniówki. No i potem kolejny etap, już ten ostatni, to jest finałowe wydarzenie. I tutaj też jest
No, gdybyś brał udział w tym wydarzeniu lub nie brał udziału w tym wydarzeniu, w tym wyzwaniu 10 dni, to i tak powinieneś mieć bilet. Mieć bilet na to wydarzenie, które odbędzie się właśnie 17 września i to będą 10 urodziny Duo Life. To będzie na pewno niesamowita celebracja wszystkiego, co się wydarzyło w Duo Life przez ostatnie 10 lat, a więc to będzie uczta zmysłów, uczta emocji, uczta również wiedzy, ponieważ wyjdą znowu na scenę najlepsi z najlepszych, tylko tym razem będzie to 2 dni wydarzenia, gdzie jestem przekonany, że nie ma osoby, która by nie przyjechała tam i nie wyleciała po prostu na skrzydłach, żeby chcieć robić to, co robią setki, a właściwie nawet w tej chwili tysiące osób. Ostatnio dostałem zestawienie osób, które osiągnęły jakąkolwiek rangę w klubie Duo Life i tych osób jest prawie 25 tysięcy, czyli 25 tysięcy osób, które osiągnęły od lidera grupy, aż począwszy do prezydenta. Mamy w tej chwili ponad 150 dyrektorów, w tej chwili mamy około 700 menadżerów, senior menadżerów i dyrektorów, 1000 ponad kierowników, po prostu naprawdę jest masa ludzi, która zmienia swoje życie dzięki biznesowi Duo Life. A więc to jest ten czas, w którym ty zakończysz bieg, jeśli wziąłeś udział w tym biegu. Być może wyjdziesz właśnie na scenę jako nowy menadżer, nowy dyrektor, czego ci serdecznie życzę. I to jest właśnie ten finish. Finish, który jednocześnie jest też początkiem, ponieważ kiedy przyjadą tam z tobą twoi ludzie, ludzie, którzy zostali zaproszeni podczas wyzwania 90 dni, być może oni będą chcieli, tak jak ty, pójść w twoje ślady i zrealizować być może swoją 90-dniówkę, ponieważ nasz biznes jest jak sztafeta, tak? A w związku z tym ty daj z siebie dzisiaj wszystko, by w ten sposób zainspirować kolejne osoby, które te osoby zrobią w przyszłości to, co ty zrobiłeś. No i oczywiście część ich wyniku będzie również twoim wynikiem, tak? W ten sposób tworzy się dochód rezydentalny, dochód pasywny. To nie jest coś, co się robi przez całe życie. To nie jest tak, że przez całe życie będziesz musiał harować. Oczywiście, jeśli będziesz chciał jeszcze więcej, jeśli ci nie wystarczy menadżer, dyrektor czy dyrektor generalny, chcesz iść na prezydenta, to oczywiście będziesz dalej pracował, ale będziesz pracował z ludźmi, z zespołami. To jest biznes zespołowy, ale żeby ten zespół zbudować, trzeba powiedzieć tak, trzeba podjąć decyzję, trzeba go zapoczątkować, no i trzeba zrobić coś. Coś takiego na przykład jak właśnie Łukasz Kołodziej. Słuchajcie, z nami jest dzisiaj Łukasz Kołodziej, jest dyrektorem generalnym, który jest w Duo Life chyba od samego początku Duo Life. Ale dla mnie jest to wyjątkowy człowiek. Dla mnie jest to wyjątkowy człowiek, ponieważ ja go poznałem trochę później niż mojego sponsora, bo on jest nad sponsorem, czyli takim uplinem naszego uplina, Tomka Zabawę. Co ciekawe, że Tomek Zabawa jest już prezydentem, Łukasz Kołodziej jest dyrektorem generalnym. Natomiast co jest ciekawe u Łukasza, tak? Bo jak poznałem Łukasza, to popatrzyłem na niego, mówię, normalny, fajny, prosty chłopak, mega pracowity, tak? Osiągnął tak wiele, że ja mogę się od niego uczyć, mimo że jest dużo, dużo ode mnie młodszy. I to, co zauważyłem, to, co przede wszystkim chyba jest jedną najważniejszą domeną wszystkich ludzi w network marketingu, którzy osiągnęli wysokie pozycje. To jest przede wszystkim konsekwencja i wytrwałość, tak? A w związku z tym to jest coś, co powoduje, że jakbyśmy mieli zrobić takie równanie i sprowadzić do wspólnego mianownika wszystkie osoby, które osiągnęły sukces w network marketingu, to tam zawsze pojawia się jedno słowo: wytrwałość i konsekwencja w działaniu. Łukasz jest takim człowiekiem, człowiekiem, który jak sobie postawi cele, to po prostu choćby skały srały, za przeproszeniem, tak, to te cele po prostu realizuje. Konsekwentnie, tak jak potrafi. I zauważcie, że każdy z nas w network marketingu, kiedy go zaczyna, no robi trochę po swojemu. Potem uczy się od innych. Robi to coraz lepiej, więc na początku to nie wychodzi. Na początku jest to często wręcz karykatura network marketingu, ale właśnie po to mamy wspaniałych ludzi, którzy już zaszli tam, gdzie my chcemy być, byśmy mieli możliwość uczenia się od nich, byśmy mogli czerpać.
Ja, słuchajcie, mam w tej chwili, w tym roku 50, jestem cały czas w fazie nauczania. Nauczania innych, ale nauczania siebie, ponieważ zawsze mnie inspiruje wynik. Kiedyś sobie powiedziałem, nie chcę mieć racji, chcę mieć wyniki. A więc za każdym razem, kiedy mam możliwość od kogoś się uczyć, to po prostu czerpię garściami i dlatego też zapraszam tutaj mojego teraz nauczyciela, Łukasza Kołodzi. Łukaszu, powiedz tak króciutko, tak, o swojej historii, gdyby były osoby, które po raz pierwszy Ciebie słuchają, i powiedz właśnie o wyzwaniu 90 dni, dlaczego warto i jak należałoby się za nie zabrać i jakie jest Twoje doświadczenie takiego wyzwania 90 dni. Jasne. Dzięki, Piotrze. No, jesteśmy cały czas na kanwie tego, że wymieniamy się doświadczeniami. Ja zawsze doceniałem to, że pytanie w Twoją stronę, czy Dietmara, nigdy nie była pustym echem, tylko znajdowała się tam zawsze odpowiedź, za co Wam dziękuję. I też dziękuję za to zaufanie, że mogę tutaj ponownie z Wami być. No to prawda, bardzo miłe to, co było, to co powiedziałeś, że konsekwentnie tak jak potrafi. No to jest rzeczywiście taka moja domena, może trochę taka natura, nie wiem jak to nazwać, ale jestem tym typem człowieka, gdzie nawet jak mam meble w Ikei, mamy bardzo prostą, łopatologiczną instrukcję, jak je poskładać, to ja zacznę najpierw robić, a potem wrócę do instrukcji z tym, czym sobie nie dałem rady. No i tak jakoś w życiu przekłada mi się to na wiele sfer. Na samym początku mam taki talent, że popełniam wszystkie możliwe błędy i nie zniechęcam się w nich. Akurat to jest taki tego plus. Ale to prawda, konsekwentnie to słowo, które mi towarzyszy w życiu. Pamiętam, jak tata powiedział, gdy byłem mały, takie ze 2-3 razy słowo: synu, pamiętaj, jak nie talentem, to pracowitością. To ktoś na pewno zauważy. No i tak gdzieś mi to towarzyszy w życiu. Tak trafiła się taka sytuacja w mojej karierze, że miałem wyzwania zdrowotne, bo moja kariera zapowiadała się mi bardzo świetnie, że tak powiem. Jako nastolatek chciałem zajmować się jako hobby rekonstrukcją historyczną. Okazało się, że na to trzeba mieć pieniądze, no to tata mi pomógł zrobić kolczugę, sprzedaliśmy jedną, drugą, trzecią za nagle jakiś barter. Nagle miałem swój strój, poszedłem w rynek polski i światowy, okres licealny, gdzie zatrudniało się kolegów na akord i tak dalej, to wszystko prosperowało, ale zdrowie nie dało mi możliwość tak jakby pogłębiać tego zawodu, bo okazało się, że dzieje się coś nie tak z moimi plecami, szukałem rozwiązania oczywiście u lekarzy. Oni przerzucali mnie między sobą, dogadali się w jakiejś diagnozie i przez 4 lata żyłem w chorobie, której później z kolei okazało się, że nie było. To wszystko były konsekwencje zaniedbania mnie samego, bo to, że pojawiała się jakaś kariera, to, że angażowałem się w życiu codziennym, to nie mogę powiedzieć, że angażowałem się tak w relacje ze swoim zdrowiem. Była ona wyraźnie zaniedbana. Ja to tak brzydko czasem nazywam, ale mówię wprost, zapychałem kichę, jak byłem głodny i nie zastanawiałem się w ogóle, co tam do tego trafia. Więc wiecie, dlaczego tak chętnie angażuję się w tą przestrzeń zdrowia? Bo odzyskanie tej relacji, takiej miłości, dzisiaj mógłbym powiedzieć, do tego zdrowia, tak do tego podchodzę, dbam o to, powoduje, że w tej branży jestem, jak i to, że moment, w którym współpracowałem z pewną firmą i po 5 latach ta współpraca się zakończyła, bo oni zmienili całkowicie troskę o rynek i koncepcję, to była amerykańska firma, spowodowała, że obiecałem sobie w 2011, że nigdy w życiu nie dam się uzależnić od jednego źródła dochodu. I gdy ja startowałem w Duo Life'ie, bo nie wiem, jaki jest twój start albo był, czy też jest, to ja pracowałem w ciągu dnia, miałem swoją działalność poza pracą jako już plan B i planem C pojawiła się dla mnie szansa Duo Life'u. I ja się w nią zaangażowałem. Ja rzeczywiście na samym początku spiąłem zadek, że tak powiem, i miałem takie 3 miesiące wprowadzenia, które bardzo mocno się zaangażowałem i działałem tak jakby trochę bez opamiętania. To tak jakby to, że wiedziałem, że jest taki coś jak wyzwanie 90 dni, ale mój charakter przeważył w sile i ja poleciałem, aha, to trzeba powiedzieć, że przez 90 dni się będzie mocno pracowało, wcześniej się trzeba skupić i pokazać, że się ma to plan, no dobra, idę. No i tak wyglądało moje pierwsze spotkanie z 90-dniówką, które doświadczyłem w network marketingu jako chaos, a dzisiaj wiem, że zachowanie pewnej struktury i dyscyplina wokół tego, na co fizjologicznie jesteśmy zdolni,
Bo tak jak Piotr wspomniał o tym, przemycane jest to w rozwoju osobistym, w religiach, w wyzwaniach, w budowaniu nawyków. Te 90 dni bardzo często nam się pojawia, bo naukowo jesteśmy zdolni od strony tej psychicznej, fizycznej do tego, żeby robić ponadprzeciętne rzeczy, żeby trochę się, że tak powiemy, zmęczyć, może nawet trochę przemęczyć w tym czasie, bo ja świadomie do takiego poziomu przemęczenia się, że tak powiem, doprowadzałem pod koniec tej 90-dniówki, ale to wszystko było tak jakby oparte pogodem ducha. Nie wiem, czy to nagranie, Piotrze, które pokazałeś na stronie, gdzie jest Eric Worre podzielone na kilka części, czy to jest nagranie, które obejmuje historię takiego gitarzysty, który sobie podróżował na stopa i Eric go zabrał, nazywa się Art Napolitano? Nie, nie, akurat tamtego nie ma, ale to możesz powiedzieć. Okej, słuchajcie, bo powiem wam, skąd we mnie narodziła się szansa na to, że wykreuję taką 90-dniówkę i w niej podołam, bo ja spotkałem się z takim człowiekiem, on się nazywa Art Napolitano, jest człowiekiem z Ameryki, który żył sobie swobodnie, z gitarą na plecach, jeździł na stopa od plaży do plaży, od eventu do eventu i takie miał swoje wymarzone życie. Tylko żeby żyć w takim, powiedzmy, lajtowym stylu, też jakieś pieniądze warto mieć, bo nie zawsze ten stop uda się złapać, a Arto była, jest taka dusza, która po prostu chciał z muzyką podbijać świat, łowić na to dziewczyny i być całe życie w tym młodzieńczym klimacie. Ale dlaczego o tym mówię? Jak poznałem Arta, dla mnie to było takie American Dream, nie? Że tam w Stanach Zjednoczonych to jest szansa na to, że tam się tak dzieje, bo przecież Ameryka na tym polega, że nawet jako imigrant dostajesz się tam i masz ogromny sukces. I trochę to tak było w cieniu mojego wyobrażenia, moich takich, takiego przekonania do siebie i zdolności, ale co nie zmienia faktu, ja zdawałem sobie sprawę, że Art jest zwykłym, normalnym człowiekiem. Zwykłym, normalnym chłopakiem, który miał swoje marzenia, który szczerze uwolnił swój potencjał. I to, co u niego zauważyłem, to o czym mówi wyraźnie Art Napolitano na samym początku. I to, że ja w tej 90-dniówce wręcz wprawiałem się w przemęczenie, wywodziło się to stąd, że miałem przygotowany do każdej 90-dniówki taki ogromny żal, taki żar serca, który mnie do tego angażował. Ja nie wiem, co będzie w twoim wykonaniu. Być może to będzie wymarzona ranga, być może masz w sobie to pragnienie, ten potencjał, żeby być na pozycji menadżera, senior menadżera, dyrektora regionalnego czy generalnego, czy jakiegokolwiek sobie wymarzysz. Wiedz jedno, że to powinno być coś, co przeżywasz w sobie, żeby nie potraktować tego jakoś tak jako punkt do odhaczenia i biegnę dalej, bo ja teraz chcę ci przekazać to, co jest tym paliwem w okresie, kiedy będziemy trochę zmęczeni. Ja sobie na takie zmęczenie pozwalam, ja cię do niego zapraszam, bo powiem ci, jakie będą jego sukcesy, jakie ja doświadczyłem w tych kilku biegach 90 dni, ale na samym starcie bardzo ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, po co ten bieg jest na naszej drodze. Czy to ma być większa ilość zespołu, bo nie mamy określonej rangi, czy to są po prostu pieniądze. Ja niejednokrotnie miałem takie cele, że to pieniądze były wytyczane jako kierunek moich działań, bo byłem na etapie założenia rodziny, chciałem wybudować dom, tak? Chciałem wybudować to bezpieczeństwo dla niej. Wtedy byłem też gotowy, żeby się poświęcić. Może prestiż, to też jest bardzo przyjemne. Może samochód, czasem słyszymy, że ten samochód taki, a nie inny wymarzony jest tym kierunkiem. Może to coś takiego bardzo prywatnego, może masz coś takiego w domu, co uważasz, że jest tym motorem do tego, żeby działać, tylko może nie wiesz do końca, w którym kierunku, ani jak, to wiedz jedno, w tym momencie poruszamy coś, co wykreowało wielu zamożnych ludzi w branży marketingu sieciowego, a mówimy tutaj o 90 dniach. Ja nie wiem, jakie wyobrażenie masz w tym momencie do tego, co tak naprawdę musimy zrobić w tym czasie, chociaż Piotr ci bardzo dużo powiedział, ale zwróćmy uwagę na to, co my realizujemy w życiu, bo nawet szkoła podstawowa to wiadomo, uczymy się czytać, pisać i tak dalej. Później mamy kolejny etap edukacji, który ułatwia nam tak jakby sprecyzowanie swoich zainteresowań i kierunku tego, co możemy i chcemy robić w życiu. Później mamy studia, więc ja mówię tutaj nie tyle o blokach czasowych typu tygodnie czy miesiące, tylko mówię o latach, a tutaj chcemy i pokazujemy ci coś, co daje
7-milowe buty w branży marketingu sieciowego i właśnie to wyzwanie biegu 90 dni jest tym sposobem, który się u mnie sprawdził. I ja też zaproszę Cię do takiego czasu ze sobą, który też dla mnie subiektywnie działa, kiedy precyzuję sobie jakiś kolejny etap w życiu, kiedy się nad czymś zastanawiam, to bardzo często rodzi się we mnie taka chęć, może wreszcie posprzątam na biurku, bo widzicie to, co jest za mną, ale nie widzicie tego, co jest przede mną. Może umyję auto, wiecie, i nagle takie pierdoły wyłaniają się mi jako coś ważnego po to, żeby odroczyć w czasie to takie zobowiązanie do siebie. Ja to tak nazywam, takim czasem, gdzie przez 2 godziny mam kątem oka wzrok na czasie, na zegarku i nie wolno mi robić nic poza tym, że będę rozważać nad swoją niedaleką, dalszą i daleką przyszłością i robię to co jakiś czas z tego względu, że wiele się zmienia, tak? Wiele się zmienia, widzimy co się wydarzyło w okresie pandemicznym, widzimy co się dzieje teraz na świecie, co się dzieje na wschodzie, jakie to ma na nas przełożenie i jak widzimy jak w pewnych kwestiach, jak cena paliwa czy coś w tym rodzaju nie jest dla nas osiągalna, żeby mieć na to wpływ. Ale może na skali globalnej, ale jako jednostka masz bezpośrednio na ten wpływ, tylko jest to uzależnione od tego, jaki masz swój motor napędowy do działania, jakie masz to swoje wewnętrzne paliwo i tam ty oceniasz tą cenę. I ja cię do tego zapraszam. Ja przez te 2 godziny siadałem i dawałem sobie pełną swobodę na marzenia, na to, żeby nazwać je później celem, żeby określić ich realność w czasie i zobaczyć, czy najbliższe 90 dni jest właściwym kierunkiem do tego, żeby zrealizować się w tej czy tej przestrzeni. Więc określ to sobie, posiedź przez te 2 godziny, bo jeżeli jesteśmy w okresie pre-launchu, który wystartował 17 kwietnia, to spokojnie, jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to nie jest tak, że jesteś przegapione, jesteśmy w tym okresie kreowania i przygotowania, który ma też mnóstwo wspólnych cech, jak sam okres już działania, bo pamiętajmy, że okres pre-launchu to nie okres samego dumania, zastanawiania się, tylko pracy, naszą pracą, a nasza praca to bycie w reakcji z zespołem, bycie upline'em dla nich, bycie wsparciem, bycie w relacji z rynkiem, czyli w rozmowie z potencjalnym klubowiczem, w prezentacji 1 na 1 czy otwartej. Ważne jest to, żeby moment, w którym wiecie, czego pragniecie, wiecie, czego chcecie, żeby przedyskutować z waszymi upline'ami. To jest bardzo ważne, żeby się spotkać z tym doświadczeniem. Czyli poczekaj, Łukasz, czyli moment. Czyli w takim razie spróbujmy teraz to zrobić taką strukturę, tak? No bo tak, zakładamy, proszę, że pierwszą rzeczą, którą powiedziałeś, to dlaczego warto wystartować w wyzwaniu 10 dni. No dobra, tak. Ale teraz w tym momencie już zacząłeś mówić o rzeczach, które należałoby zrobić. A więc pierwszą rzeczą, którą należałoby zrobić, to najpierw takie głębokie zastanowienie się po co. Tak, czyli... tak, dokładnie. Głębokie zastanowienie się po co, bo tak jakby to głębokie pragnienie będzie was zapalać do działania, a przede wszystkim da dużo wam przekonania do tego, żeby działać, bo to będzie wasze, być może to będzie z kimś z bliskich, z waszego otoczenia, bo kiedy będziecie mieli to nazwane, będziemy przychodzili w ten proces już działania. Czyli kolejnym etapem przygotowania, kiedy już wiem po co to robię, jest to, żeby określić swoje kalendarium wydarzeń. Czyli ja patrzę w kalendarz, ja siadam z bliską mi osobą, ja planowałem swoje biegi 90 dni, bo robiłem ich kilka, robiłem je w narzeczeństwie, robiłem je teraz w małżeństwie, więc siadałem dla mnie z najbliższą osobą i wchodziłem z nią w pewien układ, bo moja żona osobiście nie rozumie marketingu sieciowego. Ona to takie motywowanie siebie nawzajem, praca z ludźmi i tak dalej, poziomy i tak dalej, to nie jest jej tak jakby świat. Ona się w tym do końca nie odnajduje. To jest to, co ja robię. Ale to, co robimy jako zespół, to na pewno to, że patrząc w kalendarz, ja powiem wam dokładnie, jak ja robiłem. Ja wyciągałem z kalendarza jak najwięcej rzeczy, których nie musiałem robić. Czyli jeżeli nagle okazywało się, że urodziny mojego syna wypadały po drodze, to oczywiście ja urodzin mojemu synowi nie zabierałem. Ale z racji tego, że pamiętam w ostatnim biegu, a Aleksander miał 5 lat, to nie za bardzo zna się na kalendarzu, tak? Pogadałem z rodziną naokoło, żeby mnie wręcz nie sprzedali z jego datą urodzin, tylko przenieśliśmy ją w takie miejsce, która, że tak powiem, nie ingerowała za bardzo w
czas pracy i zrobiliśmy to w niedzielę, bo ja w biegu 90 dni pracuję przez 6 dni, od poniedziałku do soboty, to są dni, w które w pełni uzupełniam czas pracy, w niektóre niedziele również, bo jeżeli były eventy, które były ważną częścią mojego pre-lunchu i samego okresu biegu 90 dni, to oczywiście niedziele również były ujęte, ale sam fakt szkolenia i byciu w szkoleniu, w procesie nauczania, to też nie jest do końca element naszej pracy. Owszem, to jest część naszej strategii, ale nasza praca będzie precyzować się głównie do trzech założeń, trzech działań, o czym powiem Wam za chwilę, bo powiedziałem o takich bardzo ważnych nawet wydarzeniach, jak wyciągnięcie urodzin i przeparkowanie najbliższych winny termin. To powiem Wam, że ja na etapie tam piątej czy szóstego biegu, który w życiu realizowałem, zacząłem zwracać uwagę na to, ile razy pójdę do fryzjera, zamiast się golić co drugi dzień, to się goliłem co trzeci dzień i zacząłem obcinać minuty i szukać czas maksymalnie, ile jestem w stanie przełożyć go na pracę. Powiem Wam, że na kolejnej 90 dniówce nawet już miałem w tym frajdę, że widzę, że tu jest przestrzeń, tam jest przestrzeń, to jest do zrobienia. Z żoną jestem na tyle dogadany, że w ogóle nie zastanawiam się nad jedzeniem. Ona wie, jakie mam preferencje i to jest tak, że jeżeli pracuję z domu online'owo, to mam od niej wsparcie, więc nawet w kwestii przygotowywania jedzenia w ogóle nie poświęcam na to czasu, więc staram sobie przygotować czas na maksa. Jeżeli mam ludzi, którzy tego nie rozumieją, moja kochana teściowa, ona by była tak szczęśliwa, gdybym ja pracował w budżetówce na etacie i bym miał tą pewną, bezpieczną emeryturę. Ja mówię, mamusia, dobrze, tylko proszę cię, zacznijmy od 120 tysięcy netto miesięcznie, tak żebym nie robił kroku do tyłu. To znowu ona nie rozumie mnie, ona nie ma wyobrażenia. Ja jej wchodzę, pokazuję tutaj, mamusia, patrz, tu są punkty, to się zmienia na... Ale to punkty, to nie są pieniądze. Dobra, ale tu jest faktura, patrz, VAT plus do dochodowy i tak widzę jej spojrzenie takie tępe w niebo i ona dalej nie kuma. Ja z tym nie walczę, tak, ale jej pokazuję, mamusia, popatrz, ja naprawdę robię takie, a nie inne rzeczy. No jak już wybudowało się dom za gotówkę, kolejna super fura i tak dalej, na wakacje się ją zabrało, no to już nie ma tych dyskusji bezpiecznego, cudownego etatu w budżetówce, ale to są takie miejsca, o które powinniście zadbać. Ja po prostu zadbałem o tą relację z moją mamą, z moją teściową na tyle, że zawiązałem z nią wręcz kontrakt. Taki, że we wtorki i czwartki ona przyjeżdżała, to nawet taka tradycja do dzisiaj, jak jest okres bardziej zmożonej pracy, to wiem, że wtorki i czwartki, dzisiaj już nawet to jest takie nieumowne. Łukasz, nie potrzebujesz tam pomocy, nie potrzebujesz gdzieś wyjechać, przyjedziemy z dziadkiem, pobawimy się wnukami, działajcie sobie. Bo ja dotrzymałem też słowa w tym biegu 90 dni, więc zapraszam cię do tego, żeby wejść nawet w takie niewygodne dyskusje. Bo ja mówię ci już o takim momencie, kiedy człowiek nagle pokazał sukces i biegnie dalej, no to już jest dużo łagodniejsze przygotowanie. Ale ja miałem też taki etap z moją żoną, gdzie ja zawiązywałem z nią kontrakt. Ja jak przenosiłem jakieś rzeczy z tych 90 dni czy okresu pre-lunchu na okres późniejszy, to pokazywałem swoją postawą, że będę robił rzeczy, których na przykład nie lubię robić, ale zrobię je z przyjemnością tylko dlatego, żebyśmy znaleźli ten kompromis na ten czas. Więc ja Was zachęcam do tego, żeby nie tylko rozmawiać w zespole, który czuje ten klimat i idzie do przodu, ale żeby porozmawiać z tymi relacjami, które najczęściej po prostu nie mają do końca zrozumienia. Bo tak jak moja żona, ona kocha mnie, ja kocham ją, dbamy o to dobro rodzinne, ale nie kuma totalnie mojej pracy. I ja jej nie będę do tego zmuszał, ale będę realizował swoje kroki, swoje cele w tym czasie, do którego się zobowiązujemy, więc szukam wsparcia. Słuchasz, to znowu teraz tak, spróbujmy to jeszcze raz usystematyzować, bo to jest też bardzo... Dzięki Piotrze, pomóż mi z tym, bo ja tak chcę Wam dać jak najwięcej od siebie. Tak. Więc tak, pierwsze cele i marzenia. Oczywiście też chyba prawdopodobnie zgodzi się ze mną, że warto te cele i marzenia jakby przedyskutować z uplinami. Tak, czyli tak naprawdę jest realne, możliwe do zrobienia, bo wiadomo, że inne cele sobie postawi osoba, która dopiero zaczyna, a inne cele sobie postawi osoba, która już ma zespół. Tak? A więc to jest jakby, no bo ona dopiero zaczyna budować zespół, więc w network marketingu bardzo ważne jest postawić sobie realistyczne te cele, żeby one nie były przestrzelone. Tak? Ja na upline'ów w okresie 90 dniówki to tak jest na co dzień, ale wręcz mówię, że miej takiego anioła stróża. Tam zostawmy sprawy religijne, ale to jest tak jakby bardzo, bardzo ważne, bo nie będziemy popełniać klasycznych błędów.
Okej. Dwa, zrobienie przestrzeni, czyli umowa samym ze sobą plus umowa z rodziną na tym, żeby wycisnąć ten czas jak cytrynę do maksa, czyli po prostu w czasie pracy pracować, a nie udawać, czyli ten Netflix wyłączyć, telewizor przez okno wyrzucić i tak dalej, tak? Okej, więc to są jakby takie dwie podstawowe rzeczy. No dobra, to teraz trzecia rzecz. Powiedziałeś, że zaczynasz w tym momencie taką komunikację z rynkiem, czyli jeśli masz zespół, to oczywiście najpierw się komunikuje z zespołem, kto chciałby się do tego przyłączyć, a jeśli go nie masz, no bo jednak wiele osób dzisiaj nie ma zespołu, to jak wygląda ten czas, wyglądał u Ciebie czas pre-launchu? W jaki sposób komunikowałeś się z rynkiem o tym, że robisz to, co robisz? Czy to były Twoje ukryte cele, czy też zapraszałeś ich do wyzwania? Jak to wyglądało? Jasne. No bo tak, mamy rzeczywiście dwie cechy. Gdy nie mamy zespołu, zaczynamy od zera. Zaczynanie od zera to znaczy z taką czystą kartką prowadzenia się przez swoich upline'ów. Więc zwróćmy uwagę, tak, Piotrze, wracam do tego, żeby nie wykonywać tutaj ruchów samemu, tylko robić to z takim wsparciem osoby doświadczonej. Ja zrobiłem to w takim kontekście, że wszedłem na swoje social media, skopiowałem je. Pamiętam, jak wszedłem do znajomych na Facebooku, skopiowałem wszystkich. Wróciłem do Worda, nie zwróciłem nawet uwagi za bardzo na to, ile to stron zajęło. Dałem drukuj, poszedłem do łazienki, bo to był wieczór. Kończę myć zęby, a to dalej drukuję, nie? I widzę, że tam cały czas kartki wypadają. Nagle okazało się, że ja nie tyle skopiowałem imiona i nazwiska, ale i zdjęcia. Co akurat dobrze, bo do imion i nazwisk nie jestem zbyt dobry. Słuchajcie, to jest najlepsza lista kontaktów, jaką miałem, bo nagle się okazało, że z wyobrażenia listy 100, to człowiek sobie tak ją wyobraża i próbuje zesztukować te 100 ludzi na liście, tak jakby iść językiem branżowym, a tu się okazało, że wtedy mam 800 kilkadziesiąt kontaktów, gdzie niektórych z nich nie kojarzyłem w ogóle z imienia i nazwiska, ale mam na zdjęciu. Zacząłem sobie robić opisy przy tych osobach, więc tak jakby przygotowałem się do pracy poprzez kapitał ludzki, który posiadałem. I zrobiłem to dużo lepiej, niż mi się wydawało, że zrobię. Pewnie gdyby nie te zdjęcia, to by było trochę tak, że o tego nie kojarzę, tamtego nie kojarzę i zobaczymy, ile mi z tego zostanie. Więc ja usiadłem i przygotowałem maksymalny kapitał ludzki, jaki tylko mogłem. Jeżeli w danym okresie, w danym momencie. Jeżeli mamy taki kapitał ludzki, siadamy z tym kapitałem, z upline'em, który ma nas wprowadzić. I w tym momencie, kiedy ja wiem, że mam przygotowane kontakty, mam przygotowany tak jakby kapitał, z którym będę szedł do przodu, to planuję okres 90 dni. Chodzi o to, że mam przygotowaną tą 90-dniówkę aż do końca, z finałem, tak jak macie tutaj Today for Tomorrow. Ja w ogóle Wam zazdroszczę, bo przy Piotrze i Dietmarze to będziecie mieli takiego gotowca. Ja, nie mając upline'a, no to musiałem brać całą odpowiedzialność organizacji eventów, wydarzeń i tak dalej na siebie, więc tutaj trochę taka mała zazdrość zdrowa się włącza, bo sobie wyobrażam, jak ogrom pracy Was nie będzie dotyczył i o ile dzięki temu będziecie mogli wykonać więcej tych działań w kierunku zdobywania klubowiczów i klientów, więc na dobrą sprawę tutaj się nic nie zmienia. Przygotowujecie kapitał ludzki, a potem przygotowujecie cały plan ze swoim upline'em, a jak zapiszecie się na stronie u Piotra w formularzu, to zakład 55% będziecie mieli gotowe. Bo te 5% to też jest tak jakby to dopasowanie waszego kalendarza z możliwościami w trakcie tych 90 dni i waszymi najbliższymi, więc ja w tym okresie pre-launchu byłbym gotowy z tą swoją historią, bo wiem, po co to robię, tak? Nie mam jeszcze zespołu, wiem, po co to robię. Wiem teraz, jak to robię w tym okresie pre-launchu i 90 dni i będę zaczynał swoją pracę, bo nasza praca w tym okresie ma na celu tak naprawdę dążenia do trzech, czterech kroków. To, co ja robię, gdy mam listę, to ja po prostu z nią pracuję, czyli umawiam spotkania. I w momencie, kiedy umawiam spotkania, ja wyraźnie artykułuję i mówię o tym, że biorę udział w pewnym wydarzeniu. Wydarzeniu, które się nazywa się wyzwaniem 90 dni. Mam wszystko przygotowane. I teraz bardzo ważna lekcja dla Ciebie. Ja mówiłem o tym, że jestem przygotowany i realizuję coś w ciągu 90 dni. I to było słabe. To nie było takie efektywne. Jak moment, w którym ja miałem przygotowany kalendarz, w którym zacząłem ludziom pokazywać, na co jestem przygotowany. Więc powinniście pokazać swój kierunek działania
naocznie, czyli nie tyle o tym mówić, co pokazać dokładnie, co będziecie robili w okresie pre-launchu i co osiągniecie na koniec wyzwania 90 dni. I tutaj powinniście być przekonani. A będziecie przekonani, jeżeli będziecie mieli wyraźne, określone swoje po co i będziecie mieli ten plan przygotowany ze swoim upline'em. W takim razie spróbujmy to, biorąc pod uwagę realia, to co? Pierwsze co? Wziąć czysty kalendarz i pierwsze co? To w ogóle pozaznaczać sobie wszystkie wydarzenia firmowe i nasze wewnętrzne. I grupowe, tak jest. I załóżmy, 21 poniedziałek Zoom, sobota godzina 8 rano Zoom, potem 3 załóżmy czerwca BDS, tak? Czyli żeby najpierw nałożyć na to te wszystkie spotkania, które są zorganizowane już, bo to jest jakby baza, a potem wypełniać czas własnymi rzeczami, by nie kolidować, żeby już coś mieć, jakąś bazę, tak? Czyli mówię, okej, okay, najpierw muszę zrobić przestrzeń, że wszystkie, które są zrobione wydarzenia na zewnątrz, które już mnie nie kosztują, nie wymagają czasu, to ja w nich uczestniczę. I tak, tam... bo krok wcześniej zrobiłem przestrzeń z rodziną, z bliskimi, co nie? Omówiłem sobie cały ten, posprzątałem podwórkę, plac, tak? I będę go teraz uzupełniał. To tak jakbyśmy ogród sadzili. To najpierw trzeba tam wyplewić pewne rzeczy, które będą przeszkadzać, wypalić a potem dłoń, bierzemy tak. się, tak, bierzemy się za gospodarowanie tym czasem. Super, super, dobra. Okej, okay, powiedz mi, a jak się już kontaktowałeś z tymi ludźmi, co im mówiłeś? Bo wiesz, no, przede wszystkim tak? No, dzwonię do ciebie, słuchaj. Cześć Łukasz, słuchaj, jesteśmy wspólnymi znajomymi na Facebooku. No i co? Okej. Okay. Powiem wam, jak ja klasyfikowałem swoje kontakty. Ja je klasyfikowałem w taki sposób. Każdy z kontaktów oceniłem od 1 do 10. Określiłem je, na ile uważam, że te osoby są tak jakby ogarnięte życiowo. Tylko żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja nie oceniam, czy to są dobrzy ludzie, czy źli, tylko oceniam tak jakby to, na ile oni są ogarnięci życiowo, na ile sobie radzą zawodowo, wykonują jakiś zawód, prą do przodu, podnoszą poprzeczkę i tak dalej. Więc, bo bardzo często psychologicznie jest tak, że siebie wpisujemy między 6 a 7, bo myśląc sobie o tym, kogo znamy, to widzimy tam takie osoby, dla których sami jesteśmy autorytetem. Więc powiedzmy, jeżeli ja wiem, że mam w swoim otoczeniu kogoś, kto powiedzmy pracuje w sklepie, wykłada sobie towar, ja jak najbardziej myślę o tej osobie, biorę ją pod uwagę, taki jej moment w życiu, może jej ktoś nie, może ona jest tam po prostu szczęśliwa i chce wykonywać to, może jest tam nieszczęśliwa i ma swoje po co, dlaczego chciałaby zmienić swój kierunek działań, więc ja wtedy do takiej osoby odzywałem się, że słuchaj, biorę udział w przedsięwzięciu, biorę udział w pewnym biegu, jego celem będzie to, to, to i to, dokładnie to nazywałem i szukam ludzi w otoczeniu, którzy chcieliby skorzystać na moim zaangażowaniu. Więc ja to pokazywałem jako korzyść, jako oferta wręcz i zapraszałem ich taką drogą. Jeżeli miałem i mamy w swoim otoczeniu ludzi, których uważamy na takim powiedzmy życiowym ogarnięciu podobnych do siebie, czyli zawodowo są podobni jak my pod względem zarobku, podejścia do życia i tak dalej, to ja się komunikowałem do tych ludzi, że słuchajcie, fajnie byłoby zrobić coś razem. Komunikacji takiej, że jesteśmy sobie równi i wtedy pełen entuzjazm wylewałem, jeżeli chodzi o 90 dni. Łukasz, tutaj tak nie wiem, kto, każdy z was chyba kojarzy, że zobaczcie, Łukasz nie brał udziału w naszych szkoleniach, natomiast kiedy tworzyliśmy właśnie taki slogan zaproszeniowy, to właśnie taką pierwszą rzeczą to było zróbmy coś razem. Właśnie chodzi o to, żeby ludzi nie pokazywać na zasadzie to ty przyłącz się do mojego zespołu, tylko ty przyłącz się do mnie, a my razem coś osiągniemy. To, co mi się to jest podobało Łukasza, to też mówi, jak możesz skorzystać z mojego zaangażowania. I taka jedna uwaga, okazało się, że używanie nazewnictwa wyzwanie 90 dni jest lepsze niż bieg 90 dni, bo powiem ci Łukaszu, okazywało się sami, że ludzie mówią, ja nie lubię biegać. Albo w sensie, że oni stricte to łączyli z bieganiem i ja dlatego też to się nazywa run 90, czyli generalnie z angielskiego to jest jakby bieg 90, ale to jest wyzwanie 90-dniowe, w związku z tym też warto, żebyśmy mówili o rzeczach, nazewnictwo nawet używali, które po prostu powie wyzwanie 90 dni, a nie bieg 90 dni, żeby nie kojarzyło to się ze sportem. Wprost, no bo wiadomo, że jasne. Czym szybciej, czy łatwiej będziemy się komunikować takim językiem, lepiej zrozumiałem, lepiej dopasowanie, tym mniej tłumaczenia będzie. A w związku z tym dołącz się do, albo biorę uczestniczę w takim wyzwaniu 90 dni. Chciałbym, żeby ci pokazać, jak możesz na tym skorzystać, na moim zaangażowaniu. Fajnie, jakbyśmy zrobili coś razem, rozumiem, tak, że tak to mniej więcej wyglądało, tak?
To jest taka część bardzo edytowalna, że tak powiem, bo to jest tak jakby, to tak jak macie swoją historię, jak mówicie, dlaczego Duo Life, tak? To każdy z Was ma swoje prywatne powody. Tutaj schemat powinniśmy zachować, tak jak ten, o którym wspominamy razem z Piotrem, ale tego typu, tak jakby treść, którą będziecie dawać na rynek, dawać do ludzi, z którymi będziecie się spotykać, powinniście mieć zaplanowaną i omówioną z waszym upline'em, bo tak jak ten fakt, po co to robicie, co ma być waszym motorem napędowym, on będzie różny. Ale dobrze by było, żeby ktoś to usłyszał z zewnątrz, bo często są fajne emocje, dobra energia, ale żeby, powiedzmy, nie zrobić jakiegoś błędu ortograficznego w słowie, o tak sobie to pozwolę nazwać, więc fajnie, żebyście poczuli to bardziej jako takie miejsce otwarte, które wymagałoby przegadania, bo tak jak chcemy, żeby był cel realny, mierzalny, policzalny i tak dalej, to tak samo i ta treść będzie dla Was urealnieniem tego, dokąd zmierzamy. Trzecia kategoria ludzi, do których podchodziłem z szacunkiem takim, że słuchajcie, no są sukcesy, które chciałbym sam osiągnąć, który jest dla mnie atrakcyjny, w którym uważam, że ludzie mają bardzo, bardzo wiele, to taka kategoria ludzi, których prosiłem o to, żeby wyrazili swoją opinię. Jeżeli czułem, że oni są, bo tak jakby około 3% społeczeństwa jest w miejscu, w którym chciałaby być. Jest zadowolona z tego, co ma materialnie, emocjonalnie, jakie ma relacje z rodziną i tak dalej. Więc ja tak jakby nie rezygnując z tego, że ludzie są w miejscu, w którym chcieliby być, nie potrzebują żadnych zmian, wiem, że mam niesamowitą wartość w zdrowiu, jak i to, że jesteśmy średnią ludzi, którymi się otaczamy, a ci ludzie mają bardzo ciekawe osobowości wokół siebie i dlatego warto pójść również w tym kierunku. Więc to były tak jakby trzy główne nurty, na których ja się skupiałem. I też, co jest bardzo ważne, kiedy ja tym entuzjazmem wchodziłem w relacje z ludźmi, mówiąc im o tym, co mam zamiar zrobić ze strony biznesowej, i gdy spotykałem się z kimś z dużym wyzwaniem zdrowotnym, to ja tak jakby tonowałem trochę swój entuzjazm biznesowy po to, żeby zaopiekować się tą osobą, która ma jej, żeby zrealizować tak jakby jej potrzebę w danym momencie. I powiem Wam, że kiedy przychodzi już ten start, kiedy u Was przyjdzie 17 czerwca, w którym będziecie uczestniczyć w Waszym wyzwaniu 90 dni, ja przez te 90 dni pozwalam sobie jedynie na umawianie spotkań, na prezentowanie, na follow-up i na prowadzenie ludzi, na zamykanie. Ja nie pozwalam sobie na żadne inne sytuacje, ale wykorzystuję każdą inną sytuację do tego, żeby wylewać z siebie entuzjazm. Bo znowu jak odezwie się ktoś do mnie i powie, Łukasz, fajnie byłoby zrobić to czy tamto, a nie jest w przestrzeni Duo Life'u czy w biegu. Ja mówię, słuchaj, świetnie, ale ja biorę udział teraz w takim wyzwaniu, jestem zaangażowany, przez najbliższe x dni będę realizować to, udaje się to. Ja powiem Wam szczerze, że akurat mam to w swojej naturze, że ten entuzjazm ze mnie płynie, w szczególności kiedy jest to zaangażowanie i w pewnym momencie przekonanie też, no bo jeżeli to jest Twoja pierwsza 90-dniówka, to wyzwanie 90 dni, no to zdobądź to przekonanie z poznania branży, że tego typu działania mają ponadprzeciętne rezultaty. Jeżeli jesteś już w tej branży, jeżeli wykonałeś jakąś pracę, wykonałaś, no to teraz takie wyzwanie 90 dni może być zawodowstwem, które zaskoczy i Ciebie. Każda z wyzwań 90 dni dla mnie była trochę inna na koniec niż się spodziewałem, ale muszę przyznać, że jeżeli chodzi o ten sukces, którego chciałem doświadczyć, to on był znacznie większy niż moje wyobrażenia. Ja Wam powiem wprost, ja chciałem w Duo Life'ie zarabiać 10 tysięcy złotych. To było moje marzenie, które wiedziałem, że jak zrealizuję, to poza pracą, którą wykonuję w ciągu dnia, z tych 10 tysięcy złotych będę mógł budować i pomnażać majątek. Ale w wyzwaniu 90 dni pojawia się efekt kumulacji. Efekt kumulacji, który jest dla mnie na tyle atrakcyjny, to tak jak panowie, panie, jak to ten facet, jak ta kobieta, gdzie może czasem by trochę nie wypadało i tak dalej, ale nie możemy się oprzeć. Jesteśmy w tym momencie otwarci na to, żeby kogoś poznać, się zakochać. To powiem Wam, że ja w pewnym momencie zobaczyłem, że to jest klimat, którego chcę doświadczać i bardzo mocno zasuwać. W ostatnim wyzwaniu 90 dni zrobiłem 850 kilka spotkań, przepraszam, czego 150 parę było zamknięć przeze mnie osobistych. Część, że tak powiem, zamknięć było już w zespole. Miałem ochotę w ciągu tych 70 paru dni, bo jak wiecie, w niedzielę ograniczam swoją pracę, przekroczyć liczbę 1000 spotkań, ale wyzwanie 90 dni mi się na tyle udało,
że zostałem wcielony do Rady Liderów. To też pewne zobowiązanie, które wymaga trochę czasu i zaangażowania. No i nagle się okazało, że musiałbym zrobić po 16-17 spotkań dziennie, żeby przełamać liczbę 1000. Ja wiem, że w większości głów to jest wyobrażenie nieosiągalne i dla mnie też było, ale za każdym razem podnosiłem tą poprzeczkę, byłem bardziej zorganizowany i udało mi się to dlatego, że zrobiłem to też z zespołem, bo miałem przegrupowany zespół. I to też taki element w pre-launchu, do którego Cię zachęcam, może cofnąć się krok do tyłu w moich doświadczeniach, ale jak masz zespół, to się przegrupuj. Zobacz, kto lubi prezentować, zobacz, kto lubi zapraszać, zobacz, kto w czym jest dobry i wspierajcie się nawzajem. Ale dla mnie Łukasz, bieg... Łukasz, bo to jest też, żeby to było jasne, ty zrobiłeś osobistych spotkań, te 850, tak? Osobistych. Tak. Nie, to nie jest z zespołem, tylko osobistych, bo to też mieliśmy pewne wątpliwości pierwszy raz słuchając, że to były twoje osobiste. Do tego oczywiście dochodziły jeszcze, ale jak, co ty nazywałeś spotkaniem? Bo to też chciałbym mieć jasność. Czy rozmowa telefoniczna to już jest również spotkanie? No bo też sobie nie wyobrażam, no ale co, 11 dziennie fizycznych spotkań? Tak, tak, fizycznych spotkań. Ostatnio, kiedy udało mi się taką liczbę zrobić, to było przede wszystkim w formie online'owej, czyli ja to nazwałem nawet pewną taką definicją, że jak chcesz być gepardem, znajdź 10 żółwi, bo to była praca zespołowa, czyli miałem ludzi, którym chwaląc się tym entuzjazmem i pokazując im, że będę, sorry, powiem wprost, mam nadzieję, że nikt nie będzie miał za złe, w nagraniu można zrobić pi, że będę zapierdalał dosłownie, przepraszam Was, odbierzcie to w takim uczciwym słowa znaczeniu, że rzeczywiście obciąłem sobie posiłki do 2 w ciągu dnia, ale to mi się spodoba, to sport mnie tego nauczył, więc tutaj nie musiałem się jakoś wielce do tego łamać, ale tak, miałem ekipę ludzi, którzy... Tak jakby w większości przypadków oni zarządzali kalendarzem. Ja byłem tym człowiekiem wystawionym do prezentowania, ale też i spotykałem się z ludźmi, gdzie z nimi razem na Zoomie na przykład mieliśmy wyciszony mikrofon, oni zapraszali, ja ich słuchałem i korygowałem ewentualnie w czacie jakieś ich, że tak powiem, dyskusje, żeby im ułatwić doprowadzić do spotkania. Ale tak, dla mnie spotkanie to znaczy, że ja komuś włączyłem slajdy i pokazałem, słuchajcie, jesteśmy biznesowym klubem zdrowia całkowitego, klubem zdrowia takiego czy innego i pokazywałem, że jesteśmy soft marketingiem w oparciu o firmę Dual Lives, o World Health Living Foundation, o możliwość planu wynagrodzeń i szansę, z której dzięki temu chcemy skorzystać. Więc dla mnie to jest prezentacja, pokazanie Dual Life'u, gdzie w większości przypadków pierwsze spotkanie, no to taka krótka część prezentacji, bo jednak chcemy się poznać, zobaczyć, z kim mamy do czynienia. I iskrzy po prostu, tak? Sprawdzamy tylko właśnie, czy jest o czym rozmawiać, by potem przejść do follow-upu, bo ta pierwsza część to jest właśnie, czy nam jest po drodze, zobaczyć, jak ludzie reagują i tak dalej, bo też pewnie rozumiem, że nie przeciągałeś tych spotkań w nieskończoność, tylko robiłeś krótkie, dynamiczne spotkanie, by poczuć, czy jest klimat z tym człowiekiem, bo jak nie, to idziesz dalej, tak? Bo to nie chodziło o to, żeby pchać sznurek, tylko po prostu, żeby znaleźć kogoś, kto podchwyci ten temat. Myślę, że najbardziej to, co ludzie zauważali podczas tego pierwszego spotkania, to wylewający się ze mnie entuzjazm. Tego naprawdę jest sporo. Ja kocham 90-dniowe wyzwania i nie tylko z perspektywy, że mi dało to zamożność, bo ja zarobiłem ogromne pieniądze dzięki wyzwaniu 90 dni, takie, w które sam nie uwierzyłem, więc chcę Ci też przekazać to, że mówią, że jaka wizja, taka prowizja. U mnie się to... W sumie nie, no to prawda. Bo, kupuję. Jaka wizja, nie, nie, taka nie, prowizja. Prawda, u mnie się nie sprawdziło, bo ja miałem wizję 90 tysięcy złotych, a to się zupełnie inaczej przełożyło. Więc no tutaj entuzjazm, takie zaangażowanie i tyle. No też trochę takie nie rozwlekanie tych spotkań, powiem szczerze, bo jak gdyby nie to, to też taka wartość, którą dostaję z samego klimatu, który się wokół tego tworzył, że wiedząc, że mam za chwilę następne spotkanie, no to nie bije piany, tak brzydko może mówiąc, ale bezpośrednio. I Łukasz, jednym słowem w życiu coś Ci nie wyszło. Chciałeś zarabiać 10, a zarabiasz 100 tysięcy miesięcznie, tak? No tak, no tak, tak, ale nie jest źle, jakoś sobie z tym radzę. Ja wiesz, myślę, że tak, że jakoś sobie chyba z tym poradzisz. Okej, Łukasz, słuchaj, żebyśmy w takim razie nie przegadywali, bo jednak już jest godzinne spotkanie. Myślę, że daliśmy inspirację po co. Daliśmy pierwsze wskazówki, jak się za to zabrać.
Powiedz mi jeszcze teraz, w jaki sposób pracowałeś, bo to jest takie ostatnie pytanie, bo ja wiem, jak ty pracowałeś, a w jaki sposób pracowałeś z zespołem? Czy bardziej się skupiałeś na swoich osobistych produktywnościach i pozwoliłeś zespołowi pracować tak, jak on potrafi, czy też jednak pracowałeś już z tym zespołem, który pozyskiwałeś? I to jest drugie pytanie, jak pozyskałeś osobę do współpracy, to od razu z nią ją angażowałeś, czy jednak też ciągle jednak za tymi jedynkami biegłeś? Wszyscy biegliśmy za jedynkami. Taki był cel, powiem szczerze. Musiałem się też trochę opanowywać w tym, jak przychodzili do mnie ludzie z zespołu, bo w tej początkowej fazie łatwo było ludzi utrzymać na tych jedynkach, jeden na jeden, tak, żebyśmy dużo pracowali. Niektórzy nawet mógłbym powiedzieć, że dzięki 90-dniówce zaczęli coś robić dzięki temu wyzwaniu. Tak, to było dużo gadania i nagle stwierdzili, że kurde, no teraz to będzie hała, nie? Mówię do takich, którzy im się ciężko zebrać, a mówili, że będą robić, a nie robili, to powiem, nagle wypływa z ludzi doświadczenie i mówią: Łukasz, wiesz co, bo może byśmy to zrobili. Ja mówię: świetnie, super, zapisuję sobie po 18 września, siądziemy do tego i będziemy o tym rozmawiać. Więc powiem, byłem w tej komunikacji z zespołem, w konsultacji i myślę, że musiałem pilnować tego, żebyśmy utrzymywali cały czas kierunek spotkań i rekrutacji, nazywając po imieniu, bo wypływa dużo u ludzi doświadczeń i oni nagle chcieliby ewoluować w swoich działaniach, a to trzeba trochę hamować, bo nagle oni się zawieszają i może byśmy lepiej tak prezentację zrobili, może tak, może to, a może to jeszcze inaczej, a może tak zaprosiłem i byśmy zmienili dialog zapraszania. Byłbym ostrożny tutaj na tego typu dyskusje, bo mnóstwo ich się wyłania z ludzi i tak jakby zauważyłem, że na pewnym etapie moim zadaniem jest utrzymywać ludzi w fokusie. Czyli żebyśmy nie kombinowali myślowo, co znowu lepiej, jak fajniej, tylko żeby rzeczywiście się skupiać na tym prezentowaniu. Jeżeli miałem sprecyzowane, bo ktoś powiedział: Łukasz, no ale ja się boję prezentowania, to starałem się znaleźć miejsce, w którym to prezentowanie zacznie być realizowane, ale też nie przymuszałem ludzi do tego, bo mamy historię ludzi u nas w zespole, że ktoś wystarczyło, że dobrze zapraszał i przyprowadzał ludzi na eventy i to już wystarczyło, żeby on budował karierę, więc... No, myślę, że bardziej byłem strażnikiem pracy, żeby była wykonywana, czyli umawianie spotkań, prezentowanie, follow-up i zamykanie, czy też w follow-upie sprzedaż bilety na event i bardziej tego musiałem pilnować niż to, żeby ludzie nie, ludzie chcą pracować, tylko żeby szli w dobrym kierunku. To jest tak, jasne. To jest to doświadczenie. Łukasz, dziękuję Ci ślicznie, naprawdę myślę, że to było dla wielu ludzi bardzo, bardzo inspirujące. Ja jestem przekonany, że dosięgnąć Twojego wyniku to nie wiem, to takie może mamy czasy, ale z drugiej strony życzę każdemu, żeby nie tylko doszedł do Twoich wyników, ale Boże, żeby go pobił, ale to wtedy byłby chyba naprawdę, to pewnie osobiście byś go zaprosił na kolację albo na obiad, co? Jakbyś dowiedział się, że ktoś był, kto w 90 dni zrobił na przykład, nie wiem, 900 spotkań, tak? Bo to jest po prostu to, co zrobiłeś. Kurczę, no. Amazing. To pewnie bym powiedział: Piotrze, Wasze bogate doświadczenie w Radzie Liderów wystarczy, ja muszę coś skorygować. Pewnie bym zrobił wyzwanie. No. Andrzeju, tu widzę, że masz jedno pytanie, to pozwólmy sobie na jedno pytanko. No. Tak, dzień dobry wszystkim, dzień dobry Wam. Mam takie pytanie, ponieważ dzisiaj zaprosiłem do domu kilku fajnych gości. To takie trochę, Łukasz, też do Ciebie. Pytanie, jak robić spotkania tak efektywnie i umiejętnie, żeby osoby zaproszone były tym, co robimy, zainteresowane? Trudne pytanie, powiem Ci, Andrzeju, żeby to tak odpowiedzieć jednym słowem. Ja bym tak, zanim odpowie Łukasz, ja już wiem co. Przede wszystkim zarazić ich swoim entuzjazmem. To jest najważniejsze. Ja słuchajcie, miałem kiedyś takiego mojego upline'a, któremu pokazywałem, jak ja prezentację pokazuję. I on tylko się uśmiechał i mówi: słuchaj, tu nie chodzi o to, co pokazujesz, tylko kto pokazuje, z jaką energią pokazujesz. I słuchajcie, energia to jest najczęściej podstawowy czynnik, który powoduje sukces. Energia. Wyzwolić sobie mnóstwo entuzjazmu i energii. Wyższa energia po prostu wygrywa. A druga sprawa, no po prostu pokazać, ale Łukasz, no powiedziałem, przepraszam, ale to ciebie, jakby powiedziałem, zgodny, ale... Co ja tu mogę dużo mówić? No, entuzjazm jest totalną podstawą. Zatroszczcie się o ten entuzjazm. Jeżeli potrzebujecie jakiegoś przekonania, który go uwolni,
to je znajdźcie. I jak z tego pułapu będziemy szli do ludzi, to ja w takim entuzjazmie poszłem do pierwszych aptek, że ja nie miałem żadnej wiedzy o produkcie. Ale ci farmaceuci patrzyli na mnie i taki ucieszony i zadowolony i ten, no to chodźmy, no to pogadajmy z nim. No coś tam jeszcze żartobliwego wrzuciłem i nagle fajna dyskusja i poleciało. I nagle zdałem sobie sprawę, że powinienem mieć jakąś wiedzę, a tu sam entuzjazm poleciał i mówię, to wy jesteście ekspertami, ja was nie będę uczył, powiedzcie, co sądzicie o tych produktach. I nagle się okazało, że wydarzyło się coś, co raczej się nie dzieje w tej branży. Pierwsi klienci, którzy zapłacili za produkty, byli farmaceuci, bo ja ich entuzjazmem popchałem do produktów, a oni powinni dostać ode mnie prezent, żeby chcieli ze mną rozmawiać. To dostali entuzjazm. Więc tu się w zupełności z tym zgodzę, żebyśmy mieli ten entuzjazm w sobie. Ja staram się wiedzieć, po co mam rozmawiać z osobą, która do mnie przychodzi. Staram się zadać sobie to pytanie, czy ja jestem w stanie na nie w ogóle odpowiedzieć, czy ja mam być wsparciem dla tej osoby od strony biznesowej, czy zdrowotnej, czy może, nie wiem, mentalnej, bo chce się u nas rozwijać. Jeżeli nie znam odpowiedzi na to pytanie, to entuzjazm jest na pierwszym miejscu i wiem, że to wypłynie w ciągu spotkania. Jedno to, miejcie dobrą intencję w sobie. Świat to odbiera, niezależnie z kim się spotykacie. Jeszcze Łukasz, Piotr, chciałbym coś dodać. Andrzej, mamy niesamowite narzędzia, to znaczy PHS u nas, tak? Możesz już zapewnić, że ludzie wiedzą, o czym będziesz rozmawiać, bo najgorsze jest, jak startujesz to spotkanie na zero, tak? I nie masz w ogóle nic niefiltrowane. Najlepsze byłoby, że jakaś spotkanie, które już robisz, to ten człowiek już coś widział i mówi, hej, to brzmi ciekawe, a nie po prostu cały czas na ślepo strzelić, tak? I to też musimy brać pod uwagę. Natomiast to, co jeszcze Dietmar powiedział, to tak, no bo to, do czego Dietmar bije, to jest tak zwana randka w ciemno, czyli tak, kiedy zaprasza się ludzi na zasadzie, że oni nic nie wiedzą, to może być taki efekt, że jeżeli zaprosi 3 albo 4 osoby, a jedna wśród nich będzie mega sceptyczna, to ona zabija pozostałe 3, tak? Dlatego też na drodze tej preselekcji, czyli wstępnej informacji, można pozbyć się tego maksymalnego sceptyka na rzecz tych 3, którzy przyjdą czegoś się dowiedzieć, tak? Bo to też jest bardzo ważne właśnie wtedy, kiedy robimy po prostu takie spotkania typu randka w ciemno. Czyli to, co Dietmar wspomniał, to warto zrobić po prostu takie wstępne. Słuchajcie, nie zapraszam Was wprost na kawę, tylko na przykład na taką rozmowę o biznesie z połączoną z kawą, tak? No i w tym momencie jakby te osoby świadome przychodzą, że będzie rozmowa o biznesie. Natomiast jeśli bym zaprosił człowieka na kawę, to ja bym z nim spędził czas na kawie i zaprosił na drugie spotkanie, na biznes, chyba że powiedzą, wiesz co, ja jestem gotowy teraz, tu i teraz dowiedzieć się coś więcej, tak? Żeby też nie było sytuacji, w której tutaj mówimy o tak zwanym dysonansie poznawczym. Dysonans poznawczy to jest rozwinięcie z oczekiwaniami. Czyli to jest tak, jakby na przykład ładna dziewczyna faceta zaprasza na przykład, załóżmy, na kawę, tak? I on albo odwrotnie, tak? Jest, załóżmy, że facet zaprasza kobietę na kawę, a na tej kawie okazuje się, że on chce przedstawić biznes. Ja myślę, że wielu ludzi będzie czuła się rozczarowana, bo jakby nie tego oczekiwała i dlatego my nie lubimy być oszukiwani. Pamiętajcie, że każdy z nas ma intuicję. Z drugiej strony my też posługujemy się słowami wyrażając jakąś intencję. Sztuką komunikacji jest sztuka, w której nasze słowa wyrażą naszą intencję w taki sposób, by intuicja drugiego człowieka poprzez słuchanie została pobudzona i zrozumiała naszą intencję. Wtedy jest porozumienie, wtedy nie ma tej tak zwanej dwuznaczności, nie ma, jest właśnie takie poczucie tego bezpieczeństwa i poczucie, że są szczere intencje. Najgorzej jest, kiedy zaczynamy tak kombinować, niedopowiadać, bo człowiek zaczyna się wtedy czuć niepewnie. Dlatego też ja uważam, że jeżeli zapraszamy ludzi, znajomych do siebie, to oni powinni się spodziewać tego, co chcemy im przekazać, a jeśli tego nie spodziewają się, to podczas spotkania możemy tylko zaprosić ich na inne spotkanie, stricte, chyba że powstaje taka przestrzeń,
Słuchajcie, urodziny u cioci to nie jest moment na robienie prezentacji, tak? Wesele to nie jest moment na robienie prezentacji, tak? Impreza przy alkoholu to nie jest moment na robienie prezentacji. To jest moment na zbudowanie relacji, by zaprosić człowieka następnego razu. Przynajmniej jest takie moje doświadczenie. Nie wiem, czy Łukasz się z tym zgodzisz. Może masz inne doświadczenie, inne przypadki, ale to z mojego doświadczenia wypływa. Moje jest bardzo podobne. Bądźcie czujni w tych okolicznościach, bo to nie jest taka sytuacja, w której by się nic nie wydarzało. To jest moment, w którym wasza czujność spowoduje też, że usłyszycie czyjeś po co. Ktoś powie, dlaczego miałby dokonać jakiejś zmiany. A jeżeli mamy mówić o polskiej naturze, to my bardzo często mówimy, co nas boli, co nam przeszkadza, więc ułatwiamy sobie nawzajem. I ja powiem szczerze, że słucham takich wypowiedzi ludzi, notuję sobie i dla mnie follow-upem jest już moment, kiedy ja wracam do czegoś, o czym ktoś wspomniał, że było mu źle, bo ja już znam czyjś powód, po co. Ja wracam do takiego, mam mały notesik, wracam do niego i patrzę, jeżeli ktoś mi jakiś czas temu powiedział, dlaczego miałby dokonać jakiejś zmiany, coś mu przeszkadza w życiu, to ja się do tego odwołuję. To jest na przykład jeden ze sposobów dla mnie, w jaki zapraszam ludzi na spotkania. Dzwonię do kogoś, mówię, słuchaj, pamiętasz, jak widzieliśmy się, powiedziałeś to, to, to i to. Być może będę mógł ci pomóc. Musimy się spotkać. I to jest bardzo, bardzo, bardzo efektywny sposób na zapraszanie, bo ludzie wychodzą tak jakby, idą do rozwiązania już jakiegoś wyzwania, które mają. Tak. Ale jak nie będziemy słuchać, to nie usłyszymy. Tak, dokładnie tak. I jeszcze jedno, słuchajcie, mi się przypomniało, fajne doświadczenie miałem. Było właśnie takie spotkanie spontaniczne, czyli osoba, która była wpływowa, zaprosiła kilkanaście osób na spotkanie i te osoby nie wiedziały za bardzo, czego można się spodziewać. No i ja byłem zaproszony jako prelegent i zacząłem mówić, tak? Zacząłem mówić o szansie biznesowej i wstał jeden człowiek, który okazał się bardzo mocno sceptyczny, tak? I po prostu mi przeszkadzał. I słuchajcie, ja mogłem zrobić tylko jedną rzecz. Powiedziałem mu, tam nie wiem, Józek, ktoś się nazywał, czy Staszek, mówię, panie Józku, panie Staszku, ja mam do pana propozycję. Niech pan tym ludziom powie, co warto dzisiaj robić. Niech pan im przedstawi jakąś dzisiaj konkretną szansę biznesową. I on, słuchajcie, taki zmieszany, mówi, no nie wiem, no niech otworzył biznes, tak? No mówię, dobra, ale jeśli ktoś nie ma pomysłu i pieniędzy, to jaki konkretnie biznes? Co konkretnie powinni robić? I słuchajcie, i ludzie go spacyfikowali. Ludzie powiedzieli, Stasiek, cicho bądź, daj panu mówić, niech on niech mówi. Bo ludzie są głodni pomysłów, bo znalezienie sceptyka jest bardzo proste. Tylko pytanie, czy ten sceptyk ma jakiś pomysł? Tak, jaki ten sceptyk ma pomysł? A więc jeśli ktoś jest sceptyczny, to powiedz, okej, okay, to jaki ty masz pomysł? Pokaż mi konkretnie, co dzisiaj możesz robić, co jest poparte dowodami, że to działa i jest to możliwe do zrobienia. Bo ja właśnie mówię o czymś, co jest poparte dowodami, że działa, jest możliwe do zrobienia, bo znam wielu ludzi, którzy to zrobiło, zresztą ja akurat sam to robię, tak? I teraz ja właśnie chciałem pokazać to innym ludziom. Niech oni podejmą decyzję. Ja ich po prostu, ja im udzielam informacji i możliwości. Jeśli chcą, skorzystają. Jeśli nie chcą, nie skorzystają, tak? Znalezienie jest, jak to jest takie fajne powiedzenie, kto chce, szuka sposobu. To nie chce, szuka powodu, tak? A w związku z tym, jeżeli ktoś nie chce, to on nic nie zrobi. On zbombarduje każdy argument na tak. Ale jeśli chce, to on jeszcze ci podziękuje, powie, słuchaj, dziękuję ci za inspirację, tak jak ja dzisiaj dziękuję Tomkowi Zabawie, że przyszedł do mnie, powiedział, słuchaj, zapraszam cię do Duo Life, bo to, co się zmieniło w moim życiu, nie zmieniłoby się, gdyby on o mnie nie pomyślał, gdyby on o mnie nie pamiętał. Dlatego pamiętajcie, że wy też robicie dla ludzi dobrze. Robicie to sobie dobrze, ale pomyślcie o tym, że czasami robicie to dla nich dobrze, że przychodzicie do nich z informacją, która może uratować ich życie, ich istnienie, ich marzenia. Tak? A więc myślcie o tym, że macie im przekazać informacje, że dopiero w wyniku przekazania informacji może być kwestia, czy oni skorzystają z tego, czy nie skorzystają, ale waszym zadaniem jest z entuzjazmem przedstawić możliwości, z jakich korzysta tysiące, a w tej chwili nawet dziesiątki tysięcy osób. Zostawcie to po ich stronie. To, czy oni powiedzą tak, czy nie, to już jest ich sprawa. Waszym zadaniem jest tylko interesująco przedstawić fakty. I to wszystko, tak? Myślę, że tym się zajmowałeś, Łukasz, przez całe 90 dni. Po prostu inspirowałeś ludzi do tego, aby spojrzeli w stronę Duo Life, spojrzeli w stronę pomysłu. No i jak okazuje się, 150 osób powiedziało, Łukasz, podoba mi się to, co mam zrobić dalej, tak?
Tak naprawdę więcej, tylko mówię w tym okresie 90 dni, które się sfinalizowały, nie? No bo tak naprawdę wiemy, że z czasem ci ludzie też dojrzewają do decyzji na tak, obserwują nas i tak dalej. Okej, okay, Łukasz, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję Ci. Ja myślę, że jeszcze może w jakąś sobotę zaprosimy Ciebie może na odpalenie albo po odpaleniu wyzwania 90 dni, bo Ty też masz swoje tutaj zajęcia z tego, ale pamiętaj o nas, pisuj sobie w razie czego albo powiedz mi kiedy o 8 rano w sobotę będziesz mógł wziąć udział w Zoomie. Na pewno odwiedzę. Też takim, dziękuję, Łukasz. Taką naszą inspiracją. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo.